Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Dzisiaj zajmiemy się dwoma wrakami, musimy odszukać dwa wraki i trzeba będzie, myślę, że znaleźć do tego odpowiedni samochód lub kupić, lub nie wiem, lub wyciągnąć z mojego garażu. Poczekajcie, zobaczę, co ja mam tutaj w swoim ekwipunku. Weźmiemy coś chyba na teren. Dobra, tutaj w schowku nic nie mam. Na dragi coś mam. No powiem wam, że niewiele mam tych samochodów. Trzeba będzie pójść na zakupy. Dzisiaj weźmiemy sobie Forda Raptora, bo tutaj mam taki samochód z Deluxe i powinno nam wystarczyć. Cześć, nie sprzedaj, ja go chcę. Kurde, nie chcę go sprzedać. Wybieramy go i nim będziemy szukać wraki. Zobaczcie, jaki on jest, kurcze, potężny. Jest ogromny i wiecie co? Zainstaluję do niego pneumatykę, żeby go obniżyć i zobaczyć, jak on będzie wyglądał z tym. Czekaj, zainstalowane, dobra, okej, zainstalowane. Patrzcie, jakie kozackie, minimalistyczne malowanko do niego znalazłem. Takie jakby, no takie moro, można powiedzieć. Tu jest jeszcze jakieś moro do tego. O, tu mamy takie jaśniejsze. Tu mamy, o, takie. Ty, to jest chyba jakaś specjalna edycja. Znaczy, ktoś zrobił specjalną edycję z rzeczywistości tego samochodu, bo widzę, że dużo jest malowań moro właśnie do niego. Wezmę sobie z takimi niebieskimi wykończeniami. Rzecz jasna, moglibyśmy go jeszcze obniżyć, ale my będziemy jeździć po offroadach, więc no, nie będziemy tego robić. Jeśli chodzi o wygląd, tu pewnie też można parę rzeczy pozmieniać. Możemy sobie dać, o, może taką maskę. Tu chyba na dachu można coś jeszcze założyć, z tym, że mam to zablokowane. A tu? A, system audio. Nie wiem, ej, nie wiem, co robi ten system audio do tej pory. Czy to faktycznie coś tam zmienia? Tu możemy sobie dać jakąś inną tablicę. Proszę bardzo. Można też coś swojego napisać. Nawet można sobie rameczkę wybrać. Wybierzemy sobie jakąś rameczkę i mamy taką biało-czerwoną flagę. Zobaczcie, on ma tutaj jakieś oświetlenie jeszcze LED-owe z tyłu. Widzicie tutaj koło tej? Koło tablicy rejestracyjnej? Nie wiem, czy mychą mogę to pokazać. Nie, myszka nie działa tutaj, ale jest coś takiego. Felgi możemy sobie powymieniać. Możemy wymienić progi. Dajmy sobie jakieś takie. I chyba tyle, więcej tu. A nie, jeszcze przedni zderzak mamy do wymiany. Możemy sobie wymienić, nie musimy go wymieniać, ale możemy. No i koła. I jeszcze tu nadkola, błotniki znaczy się. No nie będziemy ich chyba wymieniać, zostawimy te co są, dlatego że one mi pasują do malowania. Jak ładnie ktoś zrobił ten napis Ford z tyłu. W sensie zrobił to takie tło, ekstra. Do tego mamy tylne zderzaki. Ale tutaj to chyba nie będziemy tego zmieniać, nie? Musimy zmienić felgi. Co my tu wybierzemy? Coś offroadowego raczej, co? Patrzcie, jak zmieniamy felgę, to nam się też szerokość jakby koła zmienia. Ojej, jak ten samochód słabo przyspiesza teraz. W ogóle kółeczka wydają mi się takie malutkie strasznie w nim. Co się stało? Poczekajcie, ale to nie wszystko. Patrzcie, co ja dla was przygotowałem. Wow, ale to jest genialne. W sumie obniżony nie wygląda tak źle. Teraz jak jest tak wyżej, to mi się te kółeczka wydają strasznie małe. Może to dlatego, że taki poszerzony jest strasznie. Te nadkola są po prostu ogromne. No ale jakoś do przodu jedzie, z tym, że no jest, kurczę, strasznie wolny. Ja bym go trochę bym go podkręcił do szukania tych części samochodowych. Odrobinę stunigowałem sobie samochód i już jest, o, no nie jest to jeszcze koks. Myślę, że wystarczy nam do tego, aby dotrzeć w jakieś trudno dostępne miejsce, gdzieś tam wskoczyć czy coś. 200 km na godzinę jakoś się tam rozpędza, no szału nie ma z tym przyspieszeniem nadal, nie robiłem go na maksa. Ma jakieś 200 punktów, czy coś takiego. Jeśli chodzi o Fair Lady, to mamy jeszcze dwie części do znalezienia. Panele nadwozia A oraz akcesoria. Okej. No i mamy coś takiego. To ogarnąłem, że to, co jest tutaj zakreślone na czerwonym okręgiem, to nie jest rzeka, tylko to jest droga, tylko taka jakaś poboczna. Chyba kojarzę, gdzie to może być. Poczekaj. Więc to jest jakaś... O, tutaj mamy coś takiego. Tu są takie kręte drogi. Ale tam nie ma nic takiego. O, czekaj, czekaj, to będzie tu. Tu są takie kręte drogi. Będzie gdzieś tutaj, nie? Zobaczmy sobie te wraki jeszcze. Czekaj, nie ten. Tak, to powinno być tu. Albo i nawet gdzieś tutaj, zobaczcie. Tutaj nawet coś jest. Chyba billboard rozwaliłem.
albo coś takiego. Zobaczmy, o, tu mamy coś w pobliżu, możemy się tutaj przenieść, proszę bardzo. Jedziemy na miejsce. Kurczę, wiecie co, nie pamiętam jak tutaj wyglądał ten teren. Wiem, że w jednym miejscu trzeba było gdzieś bardzo nisko zjechać i tam się coś na dole robiło i też się szukało części. My teraz szukamy części do Fair Lady, potem będziemy szukać części do Mustanga. Jest nawet nie wiem, czy dzisiaj uda nam się zrobić jakiś wyścig, jakiś pojedynek, a widzę, że pojawiło się duże, duże zadanie fabularne. Może jest tu jakaś... Także to będzie gdzieś tu, tak? Musimy sobie chyba gdzieś zjechać. Ej, myślałem, że tu w lewo będzie zjazd. Okej, oddalamy się od tego miejsca. To powinno być gdzieś tu. Czekaj. Tam był billboard. Chyba z tego billboardu trzeba gdzieś przeskoczyć. No. To jest tam na górze, ale jak tam wjechać? Ty. O co tu chodzi? Przecież tu jest wszystko zablokowane. To jest tam. Wróciłem sobie do stacji benzynowej, podjedziemy sobie kawałek tą autostradą i zobaczymy, czy w to miejsce da się skoczyć z autostrady. Mogę mieć do tego jednak chyba za wolny samochód. Dobrze jadę? Tak, dobrze jadę. Gdzieś tutaj sobie pojedziemy. Gdzieś w to miejsce. I spróbujemy przeskoczyć gdzieś tam. Tu zjechaliśmy sobie wcześniej, bo tam nie ma jak zjechać w ogóle. I zobaczymy, czy tu będzie można odbić jakoś w prawo albo coś. O, czekaj, tutaj coś jest. Tu jest jakby... Co to jest? Ja chyba znajdowałem te wraki, ale tego kurczę nie pamiętam. Ej, myślałem, że to będzie taki podjazd gdzieś tam na górę czy coś. Tutaj też trochę szkoda, że nie można się tak myszką rozglądać, żeby zobaczyć, co jest wyżej na przykład, nie? Więc to miejsce jest gdzieś tam. Tam byłem przed chwilą i tam jest billboard, który trzeba rozwalić i tam trzeba jakoś wskoczyć, kurczę. Przez chwilę nawet widziałem tam jakiś wrak. O, tam daleko na górze. Niby tego nie wiem, czy to widzicie, ale tam widzę chyba jakąś rampę. Tylko musiałbym objechać jakoś te serpentynki. I zobaczymy co tam jest. Zaraz może uda wam się... O, tutaj widzicie, jest rampka jakaś na górze, tam na górze. No nie mam jak się spojrzeć do góry, żeby wam pokazać. To jest widok z daleka, to jest jakaś kamera dynamiczna. A powinna być tu. Ha. Jak to jest ukryte? Patrzcie, faktycznie coś jest. Jakbym jechał z drugiej strony, to bym to od razu zobaczył. Dobrze, wiecie co, musimy zrobić tak, robimy tutaj rozpęd. No i zobaczymy, czy ten samochód mi właśnie do tego wystarczy. Jest rampa, z tej strony ją super widać, ale z tamtej bardzo ciężko dojrzeć. O co chodzi? Specjalnie to jest tak zrobione. Dobra, oj, będę musiał jeszcze hamować. Uła. Dobra, mamy część wraku, Fair Lady. Cyk. Dobra. I teraz została nam jeszcze jedna część do Fair Lady do odnalezienia. I ona jest... Oja... Czekaj. Gdzie to może być? Nie kojarzę tego miejsca, bo nie kojarzę tego na mapie nawet. O, czekaj, no można sobie przypiąć nawet. Łe, to teraz to jest proste. Wystarczy tylko dopasować mniej więcej. Czy to nie będzie czasem gdzieś w terenach leśnych albo coś takiego? Czekaj. Próbuję tak szybko dopasować, gdzie to może być, ale to nie jest takie proste. Poczekajcie, to będzie jakiś chyba wyjazd z tunelu, bo to mamy takie kropkowane, no nie? Wskazówki dotyczące... Czekaj. Jak to powie? Nie da się powiększyć? Przybliż. O tak, a nie. Tam jest fragment jakiegoś tunelu albo coś. Kurde, chwilę mi zajęło tutaj patrzenie, gdzie to może być, ale jak się tu przyjrzymy... Patrzcie, jest fragment tunelu tutaj. I patrząc na mapkę, to powinno być gdzieś tutaj. Dobra, znowu muszę przenieść się w tą sam... O, ja jednej rzeczy nie zrobiłem, nie zbiłem billboardu.
choroba, muszę się tam wrócić. Tu pamiętam, że gdzieś był taki ostry zjazd w dół. Przejeżdżało się przez ten most. O, patrzcie, tam na dole wszędzie można pojechać. Dla mnie to robiło kiedyś takie wrażenie. Bardzo mi się to podobało. To jest, wiecie, pierwszy Need for Speed, gdzie mamy jazdę taką offroadową, nie? Taką typowe auta pod offroad i wiesz, tego typu sprawy. I wiem, że tutaj był jeden taki bardzo ostry zjazd, jeden taki normalny zjazd. Czekaj, czy to nie będzie tu? Nie, tu mamy taki chyba właśnie normalny zjazd, takie serpentynki, ale gdzieś była taka droga na skróty, gdzie można było naprawdę bardzo szybko zjechać. I bardzo oczywiście stromo, praktycznie pionowo w dół. No tak. Tu chyba gdzieś się też driftuje, jakieś zawody driftingu tutaj były. Powiem wam szczerze, driftowanie tutaj w tym Need for Speedzie, jak dla mnie, to jest naprawdę... Ojej, jak ja jeżdżę tu od lewej do prawej. To jest naprawdę bardzo słaba rzecz. I ja próbowałem, dużo czasu tutaj poświęciłem na to driftowanie, pamiętam. I to była jedyna rzecz, która mnie do tej gry przyciągała po jakimś czasie. Stwierdzałem, nie no, ja muszę wymasterować to driftowanie, nie? I musi to mi jakoś fajnie iść. I w końcu doszedłem do wniosku, że najlepiej driftuje się Lamborghini Huracanem. Jakieś tam kosmiczne wyniki nim osiągałem. Ale też miałem jakiegoś chyba Forda Focusa czy coś takiego do driftu. Jakieś takie totalnie nietypowe samochody do tego. Dobrze, jesteśmy już chyba na miejscu. Tutaj nawet jakiś żeton jest, proszę bardzo. O, już widziałem tam ikonkę tej części, którą trzeba znaleźć. I tu... O, dobra, jest ta hopka chyba, którą trzeba tam wskoczyć. Pamiętam właśnie, że tutaj trzy razy trzeba było, a nie, raz tylko. Gdzieś będzie taka część wraku, do której trzeba trzy razy jakby przeskoczyć na takich wysepkach, żeby ją odblokować. A teraz mamy odblokowanego Nissana Fair Lady. Wrak będzie dostępny w garażu, tylko musimy poczekać. Tak, RAV będzie musiał nam odbudować ten samochód. Jeju, ale tu fajne widoki są, tu można zrobić bardzo ładne zdjęcie, czekajcie. Zobacz, tutaj mamy ten most i tutaj jakieś ten... Nie, takie safari trochę, bez safari. Ekstra. Cyk. I już mamy piękne foto z szukania wraków. Dobrze, ale teraz przechodzimy do kolejnego zadanka. Właściwie to jest to samo miejsce, zobaczcie. Gdzie jesteśmy teraz? Nie, tu musimy się tylko kawałek przejechać i właściwie będziemy mieli kolejny odblokowany wrak. Poczekaj, weźmy sobie, jak to zrobić, pełny ekran. Przybliż wskazówkę i przypnij do mapy, pyk. I teraz zobaczcie sobie, jesteśmy w tym miejscu, to jest to samo miejsce, zobaczcie. Przybliżamy sobie, pyk. I ta miejscówka, poczekajcie, dalej sobie trochę weźmiemy. Ta miejscówka powinna być tu, na tym placu. I co my tu mieliśmy mieć? Forda Mustanga, no nie? Teoretycznie, zaraz zobaczymy. Okej, okay. Będziemy mieli Forda Mustanga. Czekaj, tu skok jakiś jest. Chyba mi nie wyszedł ten skok. O, proszę bardzo. Tutaj to proste, tu nawet nie trzeba będzie nigdzie wskakiwać, kombinować ani nic. Bardzo prosta sprawa, wjeżdżamy sobie chyba na ten plac. I sprawa załatwiona, zobaczcie. Co my tu mamy? To ten stary Mustang. Z wrakami fajne jest to, że można je sobie zrobić na dowolny tryb. Czy to na dragi, czy to na street race, na cokolwiek. Hej! To od Mustanga ekstra! Co? Dziwnie to brzmiało, nie? Tak jakby komentarz nieogarnięty za bardzo. Okej. Dobrze, i tak, mamy tutaj cztery części do wyszukania. To chyba będzie już na pewno w tych terenach leśnych, wydaje mi się. Więc tak, zobaczcie sobie, bo tutaj jest taki fragment autostrady. O ja, tu będzie ciężko się dostać, będzie trzeba kawałek drogi przejechać od stacji benzynowej. Przeniesiemy się tu. Tutaj też będzie prościzna, wystarczy sobie przeskoczyć. Zobaczcie sobie. Dojechaliśmy. O, a z której strony tu skaczemy? Chyba stąd. Jednak nie, czekaj, bo tutaj nie ma żadnego skoku chyba. Chyba, że coś przeoczyłem. Nie no,
widziałem już tam rampę. Wydawało mi się, że trzeba po prostu wyżej podjechać. A to trzeba od dołu skoczyć jakoś? Czy po prostu tu wjechać? A nie, czekaj, czekaj, tu się wjeżdża, ale dziwnie, nie? Okej. Czekaj, czekaj, bo tu trzeba cofnąć. Tam nawet jest jeden żeton do ogarnięcia. To prawie przy każdej rampie jest ten żeton, no. Ja tu chyba nie powinienem szybko jechać. I jeszcze raz, tylko tu naprawdę trzeba powoli skakać na tych rampkach, tak precyzyjnie. Okej. Może warto by było wziąć po prostu samochód, który ma jakieś lepsze hamowanie niż to. I żeśmy podnieśli, znaleźliśmy sobie części, skoro już tu jesteśmy, to moglibyśmy sobie od razu zebrać ten żeton, z tym, że powiem wam, że na niego naskoczyć będzie ciężko, bo to trzeba dosłownie ten żeton jakby dotknąć. Nie można skoczyć obok niego jakoś tam, tylko trzeba go dotknąć, więc chyba najlepiej będzie zrobić tak, że się na niego jakoś tutaj spadnie, tylko jak on... Jest! Udało się! Mamy piąty żeton. Jeszcze tylko 95. Szukamy sobie kolejnego wraku i to... Czekaj, to jest lotnisko. No pewnie, że tak. Lotnisko i zobaczcie, to będzie gdzieś tu. Nie? Przenosimy się do stacji benzynowej. Dobrze, zaznaczyłem sobie punkt orientacyjny, gdzie to może być. Chyba będzie gdzieś tu. Jest tam, jest tu jakaś hopa niedaleko. Powinno mi już wyskoczyć na radarze, że jestem w pobliżu wraku. Ale nic mi się nie pojawia. A czekaj, a to nie było czasami właśnie na tej hopce tam? Jak to jest? Czekaj, ja chyba nie w tym miejscu jestem. Czekaj, to jest... tak, tu jest lotnisko. Nie, no dobrze, tutaj? Tylko tu źle droga jest jakby chyba. O co tu chodzi? Od tego, tu jest ta autostrada. Chyba nie wszystkie drogi są tu zaznaczone, widzicie? Mi się wydaje, że to będzie bliżej autostrady jakby. Ale powinienem już być raczej na miejscu. Spróbujmy jeszcze podjechać kawałek w tą stronę. Czy to by było w tych barakach gdzieś tam? To już jest autostrada właściwie. Nie bardzo. Można tu wjechać. O, jest żeton! Spoko, najłatwiejszy żeton, jaki był do znalezienia do tej pory. Ekstra. Czekaj ty, to trzeba jakoś tutaj przeczesać całą tą okolicę. A zróbmy sobie ten skok tutaj. Tak, słonko! Okej, to nie tu. O, czekaj, widzę ikonkę tego wraku. Jest, jest tutaj na górze. Można... A spróbuję tutaj wjechać. Nie, nie da się. To jakby, tak jakby ściana była. Nie da się tu podjechać pod takie rzeczy. Szkoda, no kurde, samochód powinien się do tego nadawać. Mamy dwie hopy, zobaczcie. Do skoku tutaj. Nie wiem, o jak ciemno tu jest. Dobrze, powoli tutaj trzeba tak wycyrklować trochę. I też nie można właśnie, kurczę, za szybko jechać. O, dobra, udało się. Co? Zgarnąłem? Chyba zgarnąłem. Dobra, znaleziono część. I co my teraz tutaj dalej mamy? O ja. Przypinamy do mapki i tak. To na pewno będzie koło... O, chyba mam. To nie tu? To może być tu. Tak, zobaczcie. Tu mamy swoją chatę. Tu mamy takie rozwidlenie jakby autostradowe. I nasz wrak powinien być gdzieś tu chyba. Tak, to powinno być gdzieś tutaj. Tak sobie zaznaczymy. I teraz pójdziemy sobie do naszej chaty. Mogę się tu przenieść? Nie mogę. Nie mogę się przenieść do swojego własnego domu? Ej, patrzcie, znalazłem tą drogę na skróty. I tu się chyba zjeżdża na sam dół, zdaje się. Ale to nie w tą stronę.
My musimy jechać tu. Dobra, wiecie co, mi się wydaje, że tu gdzieś w pobliżu była jakaś stacja benzynowa. Tylko muszę teraz tam pojechać pierwszy raz, żeby ją odkryć. I później będę mógł się tutaj, wiecie, przenosić w te obszary. Tutaj tak było, że nie możesz się w dowolne miejsce na świecie przenosić jak w The Crew, kiedy chcesz i nie chcesz. Tylko tutaj trzeba najpierw odkryć dany obszar, a konkretnie właśnie stację benzynową, żeby móc się później do niej przenieść. To jest bardzo ważne. Jestem zaskoczony, że nie można się przenieść do tego domku. Ale może właśnie też powinienem w pierwszej kolejności ten domek jakby odkryć, a dopiero potem będzie można się do niego przenosić. Dobra, jeszcze kawałek prosto musimy podjechać. Tak naprawdę to ja już bym mógł jechać prosto do tego celu. Ale chcę sobie też trochę poodkrywać, żeby później po prostu było trochę łatwiej. Zresztą mamy tutaj bardzo ładne okolice. Szkoda, że te światy gdzieś tam się marnują w tych grach, nie? Jakby mamy czasami taką grę, która naprawdę jest bardzo ładna. Ma bardzo ładny teren dookoła, zrobiony ten świat i to jest wszystko takie ładne i ciekawe. I te gry gdzieś tam przemijają, bo na przykład nie są popularne i świat o nich zapomina i wiesz, i tyle, nie? I się kończy pamięć o tych grach. I ten cały świat ciekawy gdzieś tam przemija, nie? Fajnie by było, jakby można było na przykład przenieść całe to Palm City, zdaje się, tak? Przenieść na przykład do Assetto Corsy. Zobaczcie, ile tu jest fajnych miejsc do jeżdżenia samochodem w ogóle. I mielibyśmy taką fajną fizykę z Assetto Corsy. Wiesz, miejsca do driftowania. A w Assetto Corsie się dużo fajniej driftuje, nie? Trzeba do tego przyłożyć trochę więcej uwagi niż tutaj. Znaczy, tu jest dziwnie i też jest to trudne. Właśnie przez to, że jest to nieintuicyjne i dziwne. No ale co poradzić. Dobrze. Tu mamy swoją taką ukrytą chatę. Nie, no jak Raptor nie przejedzie przez coś takiego? Ach, za to właśnie nie lubię Need for Speeda, że nie mamy takiej swobody, tylko mamy takie, wiesz, zaprogramowane przez twórców miejsca, gdzie możemy dojechać lub nie. Musimy ten garaż kupić, widzicie? O to chodzi. By odblokować więcej miejsc na samochody. Jasne, że kupujemy, kurczę. I mamy nowy, modyfikacja tylnych błotników odblokowana. No to widzicie, bardzo opłacało się tutaj przyjechać. Całkowicie zapomniałem, że można dokupować sobie tu garaże. Teraz poszukamy sobie tego super gwałtownego zjazdu w dół. Ale czekaj, to nie jest czasami gdzieś... To jest chyba tu. O, to chyba tu będzie, muszę się zawrócić. Ten zjazd chyba będzie gdzieś właśnie koło tej chaty. Tak, to będzie tutaj. O, ale zaraz polecimy w dół, zobaczcie. Tu zawracamy. Na ręczny. Tu też chyba jakieś wyścigi będą organizowane. Pamiętam, że te wyścigi były fajne, offroadowe oczywiście. I zobaczymy, czy tutaj da się zjechać na sam dół, czy to jest po prostu taka droga, która prowadzi przy autost... Uuu, jak wąsko! Patrz, jaki wąski skok. Okej. Dobra, 110 metrów. Nieźle, Adam Małysz byłby dumny ze mnie chyba. Teraz... O, a jednak zjeżdżamy na tą autostradę, czy... Czy pod autostradą? Jak my tu jedziemy? Nie no, jesteśmy na autostradzie, ale można przejechać też dalej. Zbadajmy tą drogę. Bo mi się coś wydaje, że będziemy mogli tu ostro w dół jechać, albo i nie. Gdzie to było? A to, tu jest jeszcze jakaś odnoga, ale nie, to na dobrej drodze teraz jestem. Tu można sobie zjechać i... A nie można na przykład tutaj? O, kolejne ograniczenie, no nie, tego to my nie lubimy w grach. Nie lubimy być ograniczani, zwłaszcza w grach, gdzie mamy otwarty świat. Słowo otwarty do czegoś zobowiązuje. Tu chyba będzie ten hardkorowy zjazd i on nie był asfaltowy. On był chyba taki offroadowy. Tylko, aha. O, czekaj, tu jest fragment takiego offroadu. I to chyba jakoś tak będzie, że tu. O, tu jest kawałek drogi, tu jest jakiś, o zobaczcie, billboard, cyk. O, przebiłem jeszcze. No i dobra, jesteśmy na dole, ale to jeszcze nie było chyba to, czego ja tutaj doświadczyłem kiedyś. Zobaczymy, dobra, jeszcze na pewno na to trafimy, bo tu w okolicy będzie pełno wyścigów.
Wiecie, co mi się podoba w Need for Speed Payback? Że ta noc nie jest taka ciemna. Że, kurczę, jasne, te światła nie świecą tutaj tak mocno, ale tak dla nas, dla graczy, no, widać po prostu, co się tutaj dzieje dookoła, no nie? A tak to w niektórych grach ta noc jest taka, że nic totalnie nie widać. To też ma swoje plusy, no wiadomo, że wtedy jest tak realistyczniej bardziej, nie? Ojej, takie małe drzewko Raptor nie wziął? Niemożliwe. Tak, tutaj jeszcze się zawrócę, bo zobaczcie, co my tu mamy. Tu mamy billboardzik. Tak jest! Udało się i odblokowaliśmy modyfikację owiewek przedniego zderzaka. Dobrze, przyda się to. I teraz jedziemy sobie już prosto na miejsce, gdzie mamy część do wraku. Musimy ją odblokować. I jeszcze będziemy mieli jedną część i Mustang powinien już trafić do naszego mechanika w celach naprawczych. Czy raczej odbudowy, nie? Bo to jest taka odbudowa. Popularne są, mega popularne na YouTubie są filmy, gdzie ktoś kupuje jakiś totalny wrak jakiegoś samochodu. Czy to nowego, czy to jakiegoś starego. I robi z niego cudo, nie? Odnawia go oczywiście najpierw, potem go jakoś przerabia, tuninguje, no... Różne rzeczy z tym robi. To się świetnie ogląda. Jakbyście mieli jakieś środki kiedyś, a do tego trzeba mieć naprawdę dużo pieniędzy. Ale jeśli mielibyście jakieś środki do tego, żeby to robić, bierzcie kamerę i to nagrywajcie, bo... To się po prostu super ogląda, naprawdę. Już nie mówię o tym, żebyście zostawali youtuberami od razu czy coś, ale po prostu... O, czekaj. Tu jest chyba ten hardkorowy zjazd w dół. Ale tu chyba to... Ja już nie pamiętam, jak to było. Dobra, pojedziemy sobie tak, bo wrak mamy do odnalezienia. Przecież ja mam to przypięte na mapce. Tu jest... O, właściwie to jest... To jest jakoś tu. Tak zaznaczyłem. Chyba musimy pojechać jakoś na górę, zdaje się. No nie, bo... Kurde, nie wiem, czy ten Raptor tam podjedzie. Tu na bank był jakiś ostry podjazd. Kurde. Jestem teraz na samej górze tej góry. Ja wiem, że dla was to jest takie proste, że wy już to odnaleźliście i wiecie, gdzie to jest, wiecie, jak tam wjechać. Ja totalnie nie. Kiedy ta gra wyszła? Ostatni raz w nią grałem na premierę i te wszystkie miejsca odkrywałem. Więc ja naprawdę tego nie pamiętam. To zaznaczyłem jakoś tu. Tu na pewno nie możemy sobie wskoczyć, bo nas pewnie gra cofnie do tego miejsca. No, patrzcie, podpowiedź pokazuje nam, że to jest jakoś tu. Nie, tu mamy to. I tak zaznaczyłem, no prawie, że perfekcyjnie, tu gdzie ma być ten wrak. Według wskazówki na mapie. Oczywiście wskazówka na mapie to jest tylko wskazówka. To nie jest precyzyjne pokazanie nam lokalizacji tego wraku. Tylko to jest po prostu mniej więcej to miejsce, gdzie my mamy się kierować, aby to znaleźć. I czekaj, moim takim sprytnym, ludzkowym wzrokiem spróbuję tu popatrzeć tak z góry. Gdzie to może być? Tak, patrzcie, tam na dole mamy drogę, tak przy okazji. Powinniśmy móc tutaj zeskoczyć, nie? Zobaczmy. Ale mnie to boli, ja bym chciał tak wylądować ze 100 metrów na dole. O, tu jest ten zjazd, o którym mówiłem wam przez ostatnie 300 minut. Patrzcie, tu jest tak hardkorowo w dół. O tak, to jest to. I zobaczcie, my minęliśmy wszystkie te takie serpentynki. Już jesteśmy na dole i tutaj znowu jest ostro pod górę. Pod górę. Patrzcie, co tam było. Widzieliście to? Tu jest wbity w ziemię, ale ta kamera dziwnie pracuje. Tu jest wbity w ziemię samochód. Chciał zrobić, znaczy zrobił to, co ja chciałem zrobić, czyli skoczył tam z tej przepaści wielkiej. Ech, zazdroszczę mu, też chciałem tak skoczyć, zobaczyć, czy Raptor wytrzymałby lądowanie. No nie, no to musi być gdzieś tutaj. Przecież to jest dokładnie to miejsce, co było zaznaczone na wskazówce. Już coś powinno nam się świecić, no nie? Jakieś tam podpowiedź, że jesteśmy mniej więcej w tym miejscu. Jeszcze tutaj sobie przejadę kawałek. I co? O, czekaj, coś jest. Dobra, słyszę na słuchawkach, bo mam słuchawki stereo, słuchajcie. To są specjalne ludzkowe, technologia ludzkowa.
słuchawek stereo i moje słuchawki stereo mówią, że część znajduje się gdzieś tutaj. Musimy sobie tu jakoś wjechać. Tu jest zablokowane, tu jakaś próba prędkości. O ja, jak tam... Tu jest jakiś zawalony... Nie, to jest tunel. Ty, ła, gdzie my jesteśmy? Tu, ja nie pamiętam tego tunelu. Ale bomba. O kurcze, dobra. Zawracamy, bo my szukamy części, a nie tuneli. Tu nie wyjedziemy. Ale trudna jest do odnalezienia ta część. O, mam hopę. Mam hopę tutaj. Znalazłem hopę, była nieźle ukryta. Nie ma jej na mapie nawet. Nie wiem, czy to nie będzie to czasem. Nie, o, czekaj. To. Okej, ale to było trudne. Bo wiecie, najgorsze jest to, że tu nie możesz się rozglądać. Jest jedno rozwiązanie, które mogłoby nam pomóc. Użyć aparatu. I zobacz, aparatem możemy sobie wysoko podlecieć i zobaczyć, co jest dookoła, nie? Ale i tak ciężko by było odgadnąć, że to jest akurat tutaj. Przeważnie wraki są przy takim jakby ognisku, to jest jakaś taka kanapa, no nie ma zbyt wielu ognisk akurat w tym obszarze, nie? Więc to by była dobra wskazówka dla nas, że trzeba tu podjechać i znaleźć tę część. I wiecie co? Została nam do odkrycia ostatnia część. Oczywiście przypinamy ją do mapy. No i chyba mam już. Bo zobaczcie, tutaj mamy takie ostre zakręty. Na mapce chyba nie ma zaznaczonego tego tunelu, który jest tutaj. My przeniesiemy się zaraz w to miejsce. Będziemy musieli kawałek przejechać. Myślę, że szybciej będzie mimo wszystko stąd, bo mamy taką prostą drogę do tego miejsca. Szczerze, to wolę tym Fordem właśnie pojechać sobie długą, prostą drogą, niż gdzieś tam tymi serpentynkami cisnąć. To naprawdę nie jest dobre to naprawdę nie jest dobre auto do tego, aby jeździć po zakrętach. Serio, znaczy da się nim driftować, on tam jakoś sobie radzi. Właściwie to... Patrzcie, my jedziemy prawie 300 km na godzinę. 270 km na godzinę takim wielkoludem. Chciałbyś? Zjechaliście kiedyś 200 km na godzinę? Wiecie, jak to jest super szybko? W rzeczywistości to naprawdę głowę urywa. Co? W zależności od samochodu. W jednym samochodzie tę prędkość czuje się bardziej, w innym mniej. Ale generalnie jest to dosyć szybko. A my takim wielkim pudłem jedziemy aż tyle, zobaczcie. Dobrze, wiecie co? Musimy sobie wjechać chyba tu na górę i to chyba będzie proste, bo już widzę, że trzeba będzie tutaj znaleźć jakąś skocznię i skoczyć sobie na... to nawet chyba można było z dołu zaatakować? No, chyba nie. Chyba nie. I zobaczcie, znowu ta sama opcja, czyli mamy jakieś ognisko, mamy jakąś kanapkę. I Ford Mustang najprawdopodobniej trafi do naszej kolekcji. Trzeba, żeby odbudować Mustanga. Tak, mamy wszystko, co trzeba, żeby odbudować Mustanga. A ja was zapraszam na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Trzymajcie się, na razie. Hejas!